Hej! Cześć! Siemano wam wszystkim, tutaj ja, The Romanek Stone, i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrałem w Star Wars The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku wykonaliśmy kilka zadań tutaj na Jawinie 4, żeby nieco dać przykład dla żołnierzy Republiki i Imperium, że mają współpracować razem. I teraz mamy spotkać się z Darthem Marem i resztą dowództwa, też z Satil Shan i wszystkimi innymi, tak więc chodźmy, pogadajmy z nimi i zobaczmy, jaki będzie nasz dalszy plan. Finally, there can be trust between us, and not a moment too soon. As we speak, our forces are working with the Republic to end the Revanite threat and take the temple. In spite of our obvious differences, and the fact we're at war, you were able to inspire a sort of cooperation I never imagined possible. Credit where it's due. You succeeded where Darth Maar and I failed. But we aren't finished yet. There is one element even our combined militaries will be unable to stop. Revan. Given his failure, he'll try to escape, to regroup. That cannot be allowed to happen. Consider it taken care of. No dobra, tak więc naszym zadaniem, tak jak to było do przewidzenia, jest sam Revan i co ciekawe, mamy do tego użyć jakiegoś wahadłowca. Tak się tam dostaniemy po prostu. Także zobaczymy, przekonamy się, czy to naprawdę jest Revan, czy to mówię jakaś ta jego ciemna strona, czy ogólnie co to wszystko miało na celu, co to wszystko znaczy i tak dalej. Tak więc lecimy w takim rozrachunku i atakujemy samą świątynię, na to wychodzi. Okej, pogoda, widzę, nie dopisuje, tak jak ostatnio u mnie. Praktycznie cały czas leje, piwnica pod zalana po prostu. Nie jakoś mocno, ale jednak zalana, trzeba było trochę wody stamtąd wypompować. Także nie za przyjemnie. I ogólnie taka aura bardzo, bardzo posępna. No ale dobra, nie jest to zbyt duża lokacja. I co, pani, tutaj czeka nas jakiś wielki pojedynek, bo to wygląda jak jakaś arena. No nic, za chwilę zobaczymy. Póki co nie widać, a właściwie to jednak widać. Mamy Revana. Proszę bardzo. It's over. You've been at my heels far too long. I knew the Rishi plan was a long shot, but I had to try. Had to make it legitimate. I needed to lure you in. You were supposed to stay busy on Rishi long enough for me to finish here, but no! You couldn't do that, could you? This has all been one big deception, hasn't it? You aren't even the man you claim to be. You don't know what you're talking about. I spent 300 years in lockstep with the Emperor's mind. I know what he's become, what he wants. The Emperor must be destroyed completely, or he will return and consume every last living thing. There's no cost too great. If I have to snuff out every life on this world by hand to draw the Emperor out, then so be it! You're mad to think you even stand a chance against his power. You're nothing to him. Of course. It's so obvious now. You have no idea what I am, what I've become. I was a Dark Lord of the Sith. I was the Prodigal Knight. I was powerful, but I was also weak. Not anymore. Now I'm pure, unburdened. I can finally have revenge on my jailer and save the galaxy doing it.
I have the power, and you have nothing! You are Lawbreaker. He has powerful allies. Both Sith and Jedi. Allies from all corners of the galaxy. Shay, Vizsla? Heard the fight to end all fights was going down. What sorry kind of Mando would I be if I missed out? You were saying? I don't care how many of you there are. I won't be denied my destiny. I am Revan! To się nazywa dojebana walka. This will be the end of you. Mamy Mara, mamy Satin. Mamy Lanę. Mamy po prostu wszystkich, kogo się tylko da. Wow. Nice, tylko wstać nie mogę niestety. I trochę zmarnowałem heroic moment. Ale zdarza się. Rzućmy sobie tą przeróbkę. Mam nadzieję, że on nie będzie chciał za bardzo wychodzić z tego miejsca, w którym jest teraz. Dobra, spoko Lana. Will do. Ale życie tam schodzi bardzo pomału. 2 miliony HP! 2 miliony HP, no chyba nie. I Mariusz ma mało życia. Bardzo ciekawe. Co tu się dzieje? Nie wiem, czy jakoś może ich podleczyć, na przykład Wektor czy coś. On tu już się widzę będzie powtarzać. No, przeciwnika z 2 milionami punktów HP to ja jeszcze nie miałem w tej grze. No dobra. Ale spokojnie, ogarniemy to. Rzućmy sobie znowu pioruny. One zawsze coś tam zrobią więcej. Au. Okej, okay. Przerówka. To. Okej, okay. Rzućmy sobie granat i znowu nalot z orbity. No dobra, 500 000 już. Pół miliona już, chociaż biorąc pod uwagę, jak tutaj dużo mamy sojuszników, jak potężnych, no bo przecież kurde Darth Mar, jeszcze Taron, jeszcze Lana, jeszcze Satin, wielka mistrzyni Jedi, czy nie wiem, jaki ona tam ma dokładnie tytuł. No w każdym razie bardzo dojebana ekipa. Wow, co tu się dzieje? Czy ja ich muszę jakoś uwolnić? Dobre pytanie, nie wiem. Okej, nie mamy. Nie mamy naszych sojuszników. Czy ja coś muszę. Ja coś muszę zrobić? Nie mam tego pojęcia. Bo chyba. O właśnie, on jest teraz immune. Ale ja też im nic nie zrobię. Ciekawe. Nie wiem, co mam tutaj zrobić. W tym momencie, tak szczerze. On mi za bardzo też obrażeń nie zadaje. Naszym towarzyszom też nie. Force Barrier. No właśnie, on jest odporny na wszystko. No jakby mam chyba powchodzić w te jego kulki jakieś. No to by mi wychodziło. Nie wiem, co innego tutaj mogę musieć zrobić. Nie mam bladego pojęcia. Okej, no bo to mnie odrzuca jakoś. Nie wiem, naprawdę nie wiem, o co chodzi. No bo mogę w to wchodzić, ale nic mi to nie daje za bardzo. Nie rozumiem kompletnie, co mam zrobić. Autentycznie. Jakby gra nic tutaj nie podpowiada za bardzo. Dobre pytanie. Nie mam bladego pojęcia. Dziwne to.
No to mnie odrzuca, no super, ale co to mi daje? Nie mam bladego pojęcia. Jakby ten Force Barrier mu za chwilę zejdzie, tylko... Nie mam bladego pojęcia. O co w tym chodzi? No nie wiem, chyba muszę tak poderpić sobie przez chwilę. O, Satine ma najmniej życia, co ciekawe. Największy wpierdol dostała. No dobra. Trochę słabo, ale nadal. Do ogarnięcia. Długo jeszcze? 15 sekund. Mówię, nie wiem, czy ja to jakoś mogłem przyspieszyć, czy coś. Nie mam bladego pojęcia. No ale mam nadzieję, że za chwilę to mu zejdzie. 2 sekundy, jedna pewnie. No dobra, i co teraz? Huh. Ciekawe. No dobra, no przynajmniej towarzysze nasi wrócili. Satine ich widzę. Satine ich widzę wszystkich podleczyła, pewnie włącznie ze mną. No nie ogarniam, czy tam to dało się jakoś przyspieszyć, czy coś. No teraz w końcu możemy mu zadać znowu obrażenia. 1,5 miliona zostało. Okej, chciałbym bardzo wstać generalnie i rzucić tam jednak na lot z orbity. O kurde, ale wracaj tu, Revan. Tutaj stoisz, bo tutaj na ciebie będą spadać z orbity ataki. Dobra, tam już nie pierdol o tym swoim przeznaczeniu. Trzeba go pokonać jak najszybciej. Mam nadzieję, że teraz mnie nie będzie tak bardzo odrzucać. 1 000 000 punktów mu za chwilę zostanie do zabrania. Okej, rzućmy sobie granat. I za chwilę zostanie już tylko 1 000 000. Okej. Dobrze, że mamy ten support tutaj. Samemu to byśmy tego na pewno nie ogarnęli. Rzućmy sobie znowu pioruny, które powinny dodać całkiem sporo. Za chwilę jeszcze jakieś obszarówki na tego typu rzeczy. Wątpię, że ja będę te wszystkie kwestie tych postaci tutaj podgłaśniać. Raczej o tym zapomnę i mi się nie będzie chciało. Niestety. Dobra, czy on znowu sobie odpalił to? Tak. Czyli co, znowu 3 minuty derpienia takiego? Nie mam bladego pojęcia. Au. Wrócił mnie. Bo nie wiem, no to mu chyba szybciej nie zabiera tego życia. Nie wiem. No bo to mnie odrzuca i to znika. I tyle. Nie rozumiem tego kompletnie. Tak naprawdę. To musi być coś związanego z tym, ale co? Czy ja mam tak po prostu w to wchodzić, czy co? Nie mam bladego pojęcia. No w końcu mu przynajmniej ta tarcza zejdzie, tyle wiemy. Także spoko, jeśli o to chodzi. Chyba, że ja muszę jakoś naprzemiennie wchodzić, nie wiem. No jak coś, to zawsze mamy te 2 minuty. Jeszcze pewnie jakieś, tak. Tak, aż będziemy mogli znowu z nim walczyć. Co mam nadzieję się za chwilę stanie. Force destruction, destroying all. Nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. No ale dobra, jestem tylko też ciekawy, dlaczego nasza postać nie jest afektowana przez tą jego moc potężną, która przez nich innych była w stanie przyśpilić całkiem mocno. Nie wiem, coś, czegoś tu nie widzę. O, jakoś uwolniłem Lanę. O, dobra, patrzcie, już wiem. Zbieram sobie taką moc i wbiegam w to pole. Okej, dobra, to wiele wyjaśnia. Okej, na niebiesko. Możemy Mara uwolnić na niebiesko. Okej. Teraz znowu na czerwono. Czy mi to cokolwiek daje, skoro oni nic nie robią? Nie mam tego pojęcia, ale masz Bastila. Czy tam Satine, Boże. Zdecydowanie nie Bastila. Okej. Więc do ciebie nie uwolnię.
To zaboli mnie, ale to nic. Chodźmy tutaj i uwolnimy tą gwizdlę. Okej, i został tylko Taron. Biedny ostatni żuczek. Bo muszę zabrać czerwone, okej. I chodźmy do niego. Okej. Nie wiem, podejrzewam, że to mu też ściąga te jego immunity. Tak naprawdę. I za chwilę będziemy mieli też, mam nadzieję, drugi heroic moment. Będziemy mogli coś tutaj jeszcze podziałać. O, to ciekawe. Ktoś tutaj też rzuca jakiś atak orbitalny. Podejrzewam, że Taron. Okej. Już teraz na lanę się rzucił. Co ciekawe. Ile mu tego życia zostało? 60 tysięcy, no dobra. Zróbmy sobie takedown. Okej. No, come on! Chciałbym wstać. Dziękuję. Czyli nie musimy do niego podchodzić. Tak naprawdę. Możemy go cały czas z dystansu tutaj w miarę skutecznie rypać. I on mnie niestety znowu z force czołkuje. No dobra. No i pytanie, to jest Revan, ale mówię, to musi być jakby ciemna strona Revana, to nie może być, no bo wiecie, wcześniej nam się ukazał jakby duch dobrego Revana, także coś musi być na rzeczy. Dobra, rzućmy sobie to z orbity. Ile jeszcze? 300 tysięcy, no dobra. No już niedużo, znaczy tyle, ile zwykle mają bossowie, nam zostało. Au! Zabolało. Ale dobra, on tam ciągle przynajmniej dostaje obrażenia. Bo inni go też tutaj napieprzają oczywiście. Nie tylko my robimy damage. I dobra, za chwilę powinien paść. 70 tysięcy życia mu zostało. Ale jeszcze nam przerwał ataki i niestety nie mogę wstać. No, come on, bo chciałbym to już skończyć. Dobra, jeszcze mnie zdążył szczołkować. Ale już dobra, udało się. Pogadajmy z nim. In defeating me, you let the real enemy linger on. You doom the galaxy. Keeping the Emperor as he is, that means there's an outside chance. Yes, what you were up to would have resulted in a sure thing. He's right, you know. No, not you. You've been so blinded by your unchecked rage, your thirst for vengeance, that you could not see the truth. Now that your power has subsided, I may finally confront you. I only hope you will listen. You're both Revan. Yes, though neither of us is truly Revan. When I died, I had come to terms. I was ready to become one with the Force. But I soon realized that was only what part of me wanted. I cast you out! It was the only way to go on, to remain and finish what we started. You were holding me back! You think you're stronger this way, but you're not. Neither of us is. We're broken. We can't go on like this. I won't stop. Not until I conjure the Emperor. I have to face him. You wanted my return. You did not need to destroy whole fleets or turn a living world barren for that. You only had to point the Empire and Republic to a shared adversary and let them do what they do naturally. Make war. The scores of dead have nourished me. I am awakened, and I bring with me death. No dobra. Tego się nie spodziewałem, ale wszyscy żyjemy. Co ciekawe. The Emperor was not as strong as he might have been had Revan succeeded.
But he was strong enough. No! He was supposed to face me. Too... You're too weak. You won't last. If we unite, what I am, won't it fade? Become diminished? Commander, even without the support you'd grown accustomed to, you still thrive like none other. You find value in restraint, in virtue. Look at how well your way has served you. You make a fine example. I don't know if I'm ready. You have to be. We have to. Are you... you? For the first time in a long time, I am. Thank you for all you've done and for all you've shown me. Dark days lie ahead. The darkest days. If my error can't be undone, everyone will pay the price. Brace for the worst. Czyli Imperator powrócił, a Revan zjednał się z mocą już tym razem na dobre. I obydwie jego natury, dobra i zła. Co ciekawe, mamy wrócić do Therona. Bardzo ciekawa opcja. Dlaczego do Therona, a nie do Lany? Jakby co? No ale okej, okay, spoko. To na szczęście nie jest daleko, musimy tylko użyć wahadłowca. I pytanie, czy to jest koniec dodatku i teraz zaczynają się jakieś kolejne, wiecie, wydarzenia? Czy co? Zaraz zobaczymy. Na razie, jak mówiłem, musimy wrócić do Therona. No na pewno gra nas jakoś pokieruje do kolejnych ewentualnie zadań, do kontynuacji tej całej historii, która się tutaj nam rozgrywa. No i zaraz zobaczymy. Weźmy sobie statek, wracamy tutaj do naszego centrum dowodzenia i tam powinien być właśnie Theron i reszta ekipy. Nie mogę tutaj niestety użyć speedera, także musimy na szybko przebiec. Podejrzewam, że tyle by było z naszego sojuszu. Za chwilę znowu Republika i Imperium wrócą do regularnej wojny. Ale widzę, że spotkamy się tylko z Theronem i z Laną. Okej. Okay. No dobra, to chodźmy i zobaczmy. So I guess this is goodbye. I suppose so. It's been an experience, Theron. Be well to yourself. Yeah. Yeah, you too, Lana. Try not to get into too much trouble, all right? That looks like you're finally getting rid of me. How's it feel? I have to admit I'm going to miss you, Theron. Same here. Guess if we ever meet again, it won't be friendly. Well, seems weird to wish you good luck, so, later, Commander. See you in the ops reports. And then there were two. And then there were two. It's a wonder we're even here, considering all we've had to endure. When I was advisor to Darth Arcus, I would never have imagined any of this. That was before you met me. It turns out we make a good team. Yes, we've managed very well together up to now. Even turned some heads, it appears. Darth Maar has taken notice of my accomplishments. It would seem he has plans for my future. What those plans look like, I can't say. What's clear is I'll need to re-establish order in my life. That means doing away with any intricate entanglements. It's good to see you getting some much-deserved praise. I wouldn't have received it if not for you. You've been close to me like no other. Whatever may come to pass between us, don't ever forget that. If this is our last moment, let's make it one to remember. Next time you got a fight that juicy, you know how to reach me. Good luck, you two. Going somewhere. We're headed back to Rishi.
Jakaro, I thought you hated that place. Jakaro wishes to whip those sorry Raiders Cove pirates into shape. He sees a real opportunity there. You'll have your work cut out for you. As invaluable as you've been helping us, I'm not too worried. Jakaro thanks you for your kind words. What? Oh, you know I hate it there. That's why we're going, isn't it? Just to torture me. Darth Maul, you wanted a word? We suffered many casualties upon the Emperor's return, though nothing insurmountable. Nothing compared to what we would have endured had the River Knights been successful. You are to be commended, of course, but it was Lana Beniko's guile and intellect that made your participation at all possible. That is why I have placed Lana in charge of Sith intelligence. I can't think of a better choice. Commander, coming from you, that's quite a compliment. I only hope I'll do my predecessors justice. That will be all for now. The Empire grows ever stronger. The mining of Isotope 5 has bolstered our energy independence, and we're free from concern over the threat of Revan and his followers. That's only part of the story. Yes. Our momentary truce is over. We remain at war with an emboldened Republic, and we still have countless enemies, both seen and unseen. The appointment of Lana Beniko might suggest you aren't valued. But nothing could be further from the truth. Under Sith intelligence, you will continue to experience the autonomy you have enjoyed since Imperial intelligence disbanded. I see no reason that wouldn't work. At least for the time being. Good. Then we are agreed. The Empire is whole once more. It grows and strengthens. Our obstacles are severe, but they are known to us. The galaxy is ours to grasp. Let us reach! No i mieliśmy epickie zakończenie i podejrzewam, że to jest również zakończenie dodatku. Okej, coś nam się tutaj pokazuje, jakaś próba. Okej, mamy wybrać jedną nagrodę, czemu nie? Mamy użyć terminalu konsol na naszym statku. Jak mogę się szybko z tej planety wydostać? To jest dobre pytanie, bo szczerze nie wiem, gdzie tu jest wahadłowiec. So many of my people, yours, went and signed up for this Revan stuff. What do you think they see in all that? I suppose they don't like what the Republic or Empire have to offer. So they chose option three. But having their option means tearing down everything we've built and killing us to boot. That's crazy. How does that differ from what we'll be getting up to once this temporary truce is over? Here, let me finish patching you up. Ale widzicie, coś tam się udało. Część przynajmniej jest zwykłych żołnierzy, jakoś tam z obydwu stron się dogaduję. No dobra, czemu nie mogę? Bardzo ciekawe, nie mogę pojechać na mój statek. Coś jest bardzo nie tak. Halo? Gro? Coś jakiś tu? Pip? Ciekawe, czy coś się na przykład zepsuło w tym patchu, który dzisiaj wszedł. Oby nie. Dobra, zobaczmy w takim razie opcję taką. Wtedy będę musiał chyba wybić stąd, bo tutaj też nie mogę się przelecić. Dobra, to chodźmy w takim razie do Imperialnej Floty. Wydaje mi się, że tak będzie najlepiej. Mam nadzieję, że pojawię się na statku, a nie na flocie. Ale zaraz zobaczymy. Coś się ostro zbugowało. No nic. W każdym razie za chwilę sobie obejrzymy tę konsolę z misjami. I wydaje mi się, że będziemy zaczynać te kolejne dodatki. A niestety, dobra, ale może teraz będę mógł wrócić na statek. Zobaczmy. Co jest, kurwa? Pytanie, czy się kompletnie zjebało podróżowanie, czy co? No nie wiem, dobra, polecimy na jakąś losową planetę, na przykład na... Nie wiem na co. No niech będzie na Arshada. Powiedzmy, że na Arshada. Pytanie... Czy pojawimy się na statku? Bo jak nie, to nie będę mógł ruszyć aktualnie fabuły. Niestety.
To by było bardzo słabe. Ale zaraz zobaczymy. Czekaj, masz się gra wczesna. Już teraz mam nadzieję na statku będziemy. Nadal nie. Ale to już jest nasz statek. I teraz mogę na niego wejść. Dobra. Okej, mam wrażenie, że to coś się zbugowało. I coś tu jest bardzo nie halo, jeśli o to chodzi. Ale udało się to jakoś obejść. Mam nadzieję, że to, jeżeli to jest bug, a nie po prostu jakieś moje upośledzenie, to że to w jakichś kolejnych wersjach zostanie naprawione. Bo trochę to dziwne. No ale dobra, już się wczytujemy na nasz statek, także powinno być spoko, jeśli o to chodzi. Tak jest, dobra. I mamy użyć terminalu. No dobra, tak więc zobaczmy, co my tu mamy. Zjost, a presence on Zjost. Ok, chapter 5, epilog, Rise of the Emperor. Ok, no tak, skończyliśmy Shadows of Revan, czyli to jest kontynuacja właśnie tego, tak więc przyjmijmy tą misję. I zobaczmy, będziemy mieli wprowadzenie. No, I don't care. Revoke their access, all of them, now. Lana, what's going on? Where are you? Commander, I have need of you. Our former emperor, Vishad, he's... I don't care what they tell you. Assume they're lying and deal with them. He's here. Vishad's presence. Here on Zyost. He's taking over this outpost, controlling soldiers and Sith, using them to murder anyone he can. Hold them off. I'm on my way. Good, thank you. I'm sending coordinates. We'll hold this bunker as long as we can, but you must hurry on. Lana, can you read me? Lana? Zyost. No dobra, miejmy nadzieję, że Lana jest cała. Lecimy na Zyost w takim rozrachunku, bo podobno jest tam Imperator. No i zaraz zobaczymy. Pierw stacja. Pytanie, czy oni stacjonowali na stacji, czy byli na powierzchni? Nie mam bladego pojęcia. No ale dobra. Czekamy, aż nam się Zyost wczyta. Też tej planety chyba wcześniej w uniwersum nie było, nie słyszałem o niej. Być może stworzono właśnie na potrzeby tutaj SW Tora kompletnie. Zaraz zobaczymy, na razie czekam, aż się wczyta. I tak jest. Mamy kolejną serię na pewno zadań. Ale zanim sobie ją rozpoczniemy, no to ten odcinek będę musiał zakończyć, tak więc mam nadzieję, że on wam się podobał. No i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.